Nazywam się Małgorzata Lipman. Jestem aktorką. Tak zawsze się przedstawiam na castingach. Moje podejście i to, co najbardziej kocham w tym zawodzie, to jest właśnie to doszukiwanie się prawdy i docieranie do tej prawdy, do prawdy postaci, do prawdy mnie w postaci. Ja mam takie poczucie, że potrzebuję czegoś więcej niż tylko to, co dostaję w teatrze tak na co dzień, w takiej codziennej pracy, że potrzebuję treningu. Trafiłam do szkoły w Nowym Jorku. Tam właśnie zaczęłam pracę z tymi narzędziami treningowymi. Jakoś uświadomiłam sobie, że to jest jednak zupełnie inne podejście do uprawiania tego zawodu. Ta rola, którą odgrywam na scenie, to jest jednak rola napisana. I to jest świat, który ja muszę stworzyć dla siebie, wejść w niego i potem w autentyczny sposób przekazać go publiczności. Ta rola właśnie wykładowcy, czy trenera, czy osoby prowadzącej warsztaty, no to już jestem ja. Nikt mi tego nie napisał i gdzieś tam czerpię ze swoich zasobów. Najpierw poznałam Jaca i Dorotę i trop przyszedł za tym, razem z nimi. Byłam na takim wstępnym etapie właśnie pracy ze studentami, robienia jakichś warsztatów powolutku różnych. Próbowałam gdzieś się podpytać, jak to jest, jak się jest profesjonalistą w tym. Właśnie raz, drugi, trzeci tutaj się działy jakieś interesujące rzeczy w tropie, jakieś inspiratorium. Zaczęłam tak się wgryzać. Powiem, że wtedy byłam tak niesamowicie w ogóle zachwycona i zszokowana, że jak to jest możliwe, że można zrobić coś z niczego. A teraz, po jakimś czasie, tak jak coraz więcej przebywam tutaj, no to się zorientowałam ostatnio, że to nie jest tak, że to jest coś z niczego, tylko to jest raczej umiejętność zobaczenia tego czegoś, wyciągnięcia z drugiego człowieka tego, że on sam jest w stanie z tym pracować.